Niestety dzisiaj mamy kolejny rekord zakażeń w województwie kujawsko-pomorskim. Za ostatnią dobę odnotowaliśmy 1955 nowych przypadków. Przeszło 900 osób znajduje się w kujawsko-pomorskich szpitalach. 81 osób potrzebuje wsparcia respiratora. Dynamika zakażeń w naszym regionie jest najwyższa w kraju. Dlatego bardzo proszę Państwa o zachowanie dystansu społecznego, stosowanie wszelkich obostrzeń. Jeżeli nie musimy, zostańmy w domu, uświadamiajmy swoich najbliższych, swoich sąsiadów, że ta choroba jest bardzo groźna, groźna dla życia i zdrowia ludzi. Codziennie odbywają się narady ze środowiskami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim. Dzisiaj takie ważne spotkanie odbyliśmy z lekarzami rodzinnymi. To bardzo ważne ogniwo w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Omówiliśmy bieżącą sytuację epidemiczną, sytuację w szpitalach w regionie kujawsko-pomorskim, ale również był to moment szkolenia, jakie przeprowadził konsultant do spraw chorób zakaźnych oraz inspektor do spraw sanepidu z lekarzami rodzinnymi. Mówiliśmy również o możliwości kierowania przez lekarzy rodzinnych osób z wynikiem dodatnim do izolatoriów. Izolatoria są do tego przystosowane. Takie dwa izolatoria znajdują się w Ciechocinku. Niebawem kolejne będzie otworzone w Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu. Mówiliśmy również o namawianiu osób, które przeszły już tę chorobę, aby oddawały osocze. Osocze jest tym bardzo ważnym dzisiaj lekarstwem, które może uratować wiele istnień ludzkich, osób, które potrzebują tego, szczególnie w stanach ciężkich. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w walkę z koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim.